Siemaneczko, z tej strony Cypher, ze mną jest XGTLS. Siemaneczko wszystkim. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, wzięliśmy dofinansowanie z Unii, chcieliśmy wziąć. Udało nam się, podpisaliśmy papierek wczoraj. wczoraj. I dostaliśmy 300 tysięcy. Yeah! Tak więc teraz jedziemy sprzedać te maszyny, co nam już nie będą potrzebne. Bo za te 300 tysięcy kupujemy nowy ciągnik oraz nowy kombajn. Tak więc będzie się działo. Na razie jedziemy sprzedać maszyny. Maszyny, ciągnik i kombajn. Kurwa, Rusu się żegnaj, będę ci płakał. Ile z tobą wyrobiłem godzin? Moto godzin. Moto godzin. Dobra, sprzedawaj to gówno. Ja? No. Tak się sprzedaje. Sprzedaj maszynę, sprzedaj. Nie w sklepie, tylko tutaj, nie? No tutaj, czekaj. Czemu się nie chcesz sprzedać? W tej chwili nie masz pozwolenia na sprzedaż maszyn i narzędzi. Ja pierdolę, kurwa. Dawaj, pozwolenie. No. Ach, poszło. Jeżdżaj. Ile hajsu? Dużo. 5700? No i mamy w tej chwili prawie 66 tysięcy. Tak więc czekamy na jutrzejszy przelew pieniążków. Powinien wpaść 300 tysięcy, czyli będziemy mieli 6 tysięcy, można powiedzieć. Kurwa, będziemy zbudowali się na farmę i ja pierdolę. Trzeba zapierdalać z buta. Chociaż nie, czekamy w sklepie, robimy strajk okupacyjny. Nie, no żartuję, dobra, lecimy na farmę. Ja pierdolę, dawaj na skróty, kurwa. A ja, kurwa. Latarkę sobie włącz. No ja włączyłem. Ale ona daje wiele. No, kurwa, ci powinna daje. Dobra, tak więc czekamy, aż przelew przyjdzie. Jak tak, to od razu idziemy kupować. Jakie maszynki, to mogę wam powiedzieć, to będzie ciągnik, to będzie Schluter 2000. Nie wiem, kurwa, o co mówisz. I tak będą wiedzieć, bo to będzie w tym samym odcinku. Chuj no, jak w tym samym odcinku? Oj, cicho, niech wiedzą. To może będzie więcej oglądało ludzi. Na pewno, tak to będą ciekawi i obejrzą następne. A tak to będą wiedzieć i następnego nie obejrzą, no. No kurwa, no dobra, to dokończę. Tylko, że na pewno będzie ciągnik Schluter 2500. A kombajn? Tajemnica. Tak, będzie jeszcze kombajn i chyba dwa dodatki, z tego co się nie mylę. Albo trzy, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Tak więc... Ale zapierdalasz! Czekamy na jutrzejszy dzień. Tak więc idziemy spać. Goodbye. Na razie. Okej, jest już następny dzień. I pieniążki przelało się na konto. Mamy 365 z groszami. Z tego zaraz idziemy i kupimy sprzęcik. Ciągników, tak jak mówiłem. Tak jest. O, zobaczmy ciągnik. Mówiłem, że będzie niespodzianka. Ale kierownica zajebista. Co? Fajnie. No? Kurwa jebana, Unia mało pieniędzy nam dała. Ty co, kupiłem kombajn już na nic nie starczy. Kombajn nie starczy? Co? Nawet na header człowieku nie starczy. A co to jeszcze miało być? Header, wózek, kerszer i obciągnik. A nie zapominajcie, że jeszcze mamy 120 tysięcy kredytu.
Oj, dobra. Ja jeszcze nie mam. Bierzemy jeszcze więcej kredytu. Dobra. Nie ma co do śmiechu, bo teraz jesteśmy po uszy w długach. O kurde, 190 tysięcy. Mam nadzieję, że starczy. Zaraz, zaraz, zaraz. A, jeszcze to mieliśmy kupić, beczkowóz. Kerszel. Oho, kerszel. I wózek. A, starczyło. Kurwa, zakupy jak Cialala. A ten szuter to jest paskudny. Hmm? Nie podoba mi się ten ciągnik. I co ty chcesz zajebisty? Pawek ma, jak dopasowany. No i odjedź. Czemu? No bo chcę cofnąć. Wygląda śmiesznie cofać. Nie. No bo to jest do mniejszych, no jejku. Też do 30. Mhm. Dobra, po Karcher, tak. Mamy kasę, to Karchera wyślemy ten. Nam przywiozą, bo akurat będzie jechał z ten, co w sklepie, to jest nasz znajomy, będzie jechał do domu, to nam podrzuci później. O. W Karcherze nie będziemy jechać zesuwać. Czego są te numerki na zegarach? 119 już mam. Metrów? Mhm. Metry to są? Tak. 120, 122. No, z pełnym bakiem kupiłeś. No kurwa. Czy tu masz ruchome liczniki? Liczniki? No mówię, że ma ruchome liczniki. Chodziło mi w sensie, że oto. Klasa. Co? Nie. No, że ma te, kurwa. No, kurwa, mów. No te metry i ten. W ogóle fajnie się rusza, nie? Zobaczyć, jak ma obciążenie, fajnie się giba. Jak pierdolony rezus, kurwa. Się zawiesiłem. Koła szerokie, kurwa. Wyjadę? Kurwa, poszedł. Najebisty dźwięk ma. Koguty sobie włącz. O, dobrze, mówisz. Dla tych, co zaraz tu będą chcieli hejtować, to nie jest to, że nie mamy pieniędzy i że nam się nie chce grać i sobie bierzemy pieniądze, tylko tak. Miało być realnie, tak? To przecież Unia chyba od tego jest, że wspomaga, nie? No. Poza tym jakbyśmy mieli... Kredyt jest! No, kredyt też jest, prawie 200 tysięcy. Poza tym, jakbyśmy mieli kosić to tymi bizonami, to byśmy was zamęczyli, by były kilka odcinków z tego samego pola koszenia. Co tego byście raczej nie chcieli. Tak. Tak wyrywa. Ty tak wolno jedziesz. O kurwa, tak jedzie, szybko. Sygnał. O kurwa. Aż ja słyszę. Oj, ty jest kurwiarz. Miało być grzecznie. Przecież jest grzecznie. Jak dla mnie. Kurwa, giba się jak. Ciekawe, gdzie my go postawimy. Nie wiem. Nie ma. Fuck. Kurwa, Essen się trzyma. Sorry? No, miało być grzecznie. No kurde, jakie światło, ty! I powiem tak, że utyknąłem. No ty nie umiesz takim sprzętem jeździć. Kurwa, maj człowieku. Daj, no mija to zarabijane. Ale go dziwa. W sumie to po chuj ja tu wjeżdżałem, kurwa, bo od razu tam jest, z tamtej strony. A tam hojnie gdzie postawić, dobra, już wiem.
Na razie niech se tutaj postoi. Czy ja dobrze widzę? Widzisz? Widzicie to samo co ja, tą żółtą plamę? Widzisz tą żółtą plamę? Nie. Na niebie? Kurwa, UFO! Nie, nie widzę. Jeszcze maszyna zapierdą. Kredyt nam zabiorą. Znaczy, znaczy w sensie, że większy jeszcze bym musiał spłacić. Kurwa, 190 tysięcy kredytu, ja pierdolę! Jak ty to spłacisz? Teraz przecież zrzepak będzie, także wiesz. Dawaj tego szlutera pod siewnik. Ale on kozacko będzie wyglądał teraz. To będziemy nim siać? No, aha, jak? Przecież nie masz innego ciągnika. Kurde, taki szeroki jak ten siewnik. Dawaj, ja podepnę. Jeszcze? Ha. O kurde. Widzisz, nawet obciążnika jeszcze nie wzięliśmy. A to ten, dobra, to wyżej zadzwonię do tego, co będzie wiózł, to od razu podrzucić z karszerem. Dobra, jedziemy siać. Jedziemy siać, bo to kurwa nie ma czasu na upierdalanie, to trzeba zapierdalać, kurwa. Bo to kasę trzeba oddać, kurwa. Na tym odcinku będzie siał? No, jeszcze czas jest. Rzepak zmień. O kurde, za przypierdzielę to przyczepę. Aaaa! Takie lagi były. Słyszysz? Zmień na rzepak. Zmieniłem. A ma mod orki? No. A załączany? Nie. Szkoda. Ale go kiba. No jak pierdolony Jezus. A jeszcze bym mu agregat kupił, a próbował osiewny. O, człowieku. Wiesz jak miota. Bo nie ma czasem śladów jak się wyjeżdża z pola? Nie, chyba nie. Z jaką prędkością się? 13, nie? Nie wiem. Na razie nie wiem jaką ma tu ustawione. Tam byś musiał chyba zmienić na mniejszą. No. No ile? 13 tak gdzieś. Wiesz jak bez tego obciążnika się do dupy ją robi? Tak go strasznie giba. No fajnie. Dookoła czy jeden przy drugim? Jeden przy drugim. O chyba. Weź się zamień. Dobra. Dobra. Nawet mi się lepiej będzie tym siadać. Psst. What the fuck, co to jest? Cofnij trochę, trochę pojedź do przodu, to ja sobie cofnę i pojadę. Ups. A, to co miałem właśnie wam pokazać. No co ty odpierdolusz? O, tym to aż miło. No, teraz już jest lepiej. A, już tego nie będzie chyba. Czego? Mhm. Tu macie kolizję pokazaną. Wszystko to co na czerwono to kolizję. A tutaj macie pokazane na przykład... No tutaj akurat nie ma, ale jak są części ruchome w ciągniku lub w kombajnie, to jest pokazane fajnie jak się ruszają części w środku. I teraz tak o, dodałem do niego motręki, sami widzicie jak elegancko się trzyma. No i równiutko na tej gałce jest. Mała kierownica. No, ale równiutko na gałce. Ani w lewo, nic nie schodzi, nic. Dobra, bo ja tak no, gadam, to kurwa trzeba siać. Dojedziesz tu do zakrętu i się cofniesz, nie? Dobra. Jedynką, nie? A. 13 jadę. Mhm. Tam jest ustawione. Mhm. Ale to kozacko wygląda.
Ale nim rzucę, ja go pierdolę. No mówię właśnie. Jedziesz? Jedź. Mhm. Mi się ten już bardziej podoba. Jaki zajebisty jest. Nie ma rzeki. On ci powiem. Co jest to? Kurwa. A dużo pali? Tym Ruszusie trzeba remont zrobić i zmniejszyć mu spalanie, wiesz, by ten silnik wyciuchrany i kurwa, jak on jedzie, zajebiście. Co? Nie, on ma chyba za dużo mocy i dlatego jak jedzie tak wolno, to tak nim kurwa miota. Wszystko się zmieni. Bo on w sumie nie jest do takiego siewnika. Jemu to kurwa by trzeba było większe. A do niego ja by tura pierdzielnął. Zmieniłeś na rzepak? Tak. Ty, słyszysz? No. Ja bym miał tura, to ja bym belkę poniósł, żeby mu fajnie dupę miotało. Mhm. Siej teraz w duszkę, wyrównamy. Kurwa, co jest? Ty nawet mało ubywa. Wszystko się zmieni, będzie obciążnik, to będzie lepiej się grał. A, jak widzicie, też jest ten FPS, widać ile mam, 30 na zielono u góry, po prawej stronie. Troszkę mało, no ale może być. Taki procek, chyba to prockiem idzie, nie? No wszystko, procek, grafika, wszystko się łączy. Tak, już grafika to masz dobrą. No wiem. No kurwa, co jest? Ale o kurwa miota, musi mieć obciążnik. Ty weź się za mnie, bo on kurwa tak miota. mówisz, że od procka. Najlepsze co mnie rozwaliło, nie? No. To, że w LS na średnich, nie? No. Człowieku czasem się zatnie, nie? A no. Battlefield 4 na ultra szedł i ani razu się nie zaciął, nie? Ja nie wiem. Jeźdź trochę bardziej w prawo, bo tam... Ja on tak śmiesznie skacze. No. Musi mieć obciążnik, bo to widać, że jego przód mu strasznie giba. Albo też tak jak ten, siewnik nie do niego. No. Ale później się przyda, będzie lepszy. No i na dotarcie musi jakiś być, nie? No, jakaś praca lekka. Dobra ludzie, pomału kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Następny będziemy kończyć siać. Jest prosto. Tak więc na razie. Szymaneczko.